Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na pierwszy odcinek z cyklu Resident Evil 2. No i zaraz tutaj od razu rozejrzymy się po tej stacji. Jeszcze tylko zobaczę, jak wygląda moja główna bohaterka. Jakoś niespecjalnie chcę patrzeć przed siebie. No teraz się akurat udało. No jest wyjątkowo urocza, trzeba przyznać. Dobra, tak się przemieszczamy szybciej. A jak zajrzymy sobie tutaj do... No za wiele to tutaj nie zobaczymy. Open. Hello? Anybody here? Hello? No to mamy pierwsze narzędzie zdobyte w tej grze. Jest to latarka. Zresztą sami zobaczcie, jak to tutaj wygląda oświetlenie. No strasznie nie lubię takich pomieszczeń, nigdy nie wiadomo co tutaj zaraz wyskoczy zza rogu. O kurczę. Dobra, zanim tam, to jeszcze sobie przejdziemy tutaj, może da się wejść. No wejść się da, ale z tego co widzę, to tutaj kompletnie nie ma nic do zebrania jak na razie. A z tej strony? No tak samo. Dobra, pokazywałeś, że trzeba wejść tędy, to wchodzimy. Kurczę, co za odgłosy. No jednak sobie nie poradziłeś. O kurczę. Ale wyrwał kawał mięsa. Przeładuj, kurczę, przeładuj. Ciał przeszukiwać z tego co widzę nie można. No ale mimo wszystko przeszukam tutaj. Coś tutaj mamy. A zatem mamy klucz. Tylko jeszcze nie wiem do czego. Otwarcie ekwipunku, proszę bardzo. List do przyjaciółki. Tutaj mamy, co to jest, mapa? Dobra, a na biurku jeszcze zobaczmy. Pizza i trochę niedopałku. Czyli nic ciekawego, tak? Kurde. O ty skubańcu. No nic, no strzelałem do niego i co? Gdy musisz użyć przedmiotu, aby otworzyć drzwi lub rozwiązać zagadkę, wybierz go, a następnie polecenie użyj.
Aha, więc to w ten sposób działa. O kurde! Dobra, wypad, kurczę. We gotta get out of here. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. No i co teraz? Come on! Get in! They'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Claire. Around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Raccoon City. No ale wydaje mi się, że tego chyba nie możemy pominąć. Niestety. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Mam nadzieję. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city. There has to be. Claire, daj spokój. Looks like we're walking from here. Yeah, good call. Leon, we gotta back up. What the? Holy shit. There, get out. Get out now! Ale jak wysiadał, kurczę. Chyba będziemy mieli zaraz pożar. No tak myślałem. Oh, shit.
to nie jeden pożar. Kurczę! Kurde, gdzie ja mam? Kurczę, jeszcze nie padłaś? A, teraz można. Ale nie mam amunicji, kurczę. Dobra, powoli, powoli, kurczę. A może jednak nie, może jednak szybciej. Przejdę tędy. Kurde. Udało się, ja nie mogę. Kurczę, i zero amunicji. Może przejdę sobie jeszcze z tej strony. Nigdy nie wiadomo, co tutaj może być porozrzucane. W świecie gry chciałem dodać. No i co my tu mamy? Co mi to da? Keep out. Dobra, dobra, ale jeżeli tędy przejdę, mam nadzieję, że będę mógł z powrotem wrócić. Sprawdźmy to od razu. Oż kuźwa. No nie. Bezpiecznik, kurczę, bezpiecznik. Nie wiem, wydaje mi się, że to chyba była zła decyzja. No spróbujmy. Nie załaduj grę. Zobaczmy. No i całe szczęście. Dobra, to przeszukamy sobie teraz tutaj pomieszczenia policji. No mam nadzieję, że przede wszystkim znajdziemy amunicję, ewentualnie inną broń. Co to jest? Spray leczniczy. Okej.
coś już mamy na początek. No wreszcie jest amunicja. Brak danych. Okej. Przeładuj. Kurczę, 6 naboi tylko. Mamy tutaj Honor Samuraja model Chris. Może na razie zostawmy to tak jak jest. Come on, Chris. Where are you? Oh shit. They're inside too. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. I should help this guy. No dobra, ale wyświetlenie mapy, okej. Ekran mapy pokazuje nie tylko bieżącą lokalizację i otoczenie, ale również ciekawe miejsca i przedmioty znalezione, ale nie zebrane przez gracza. No to dobra. Maszyna do pisania akurat pokazuje. Główny hall. A my prawdopodobnie przejdziemy sobie chyba tędy. Coś mi się wydaje. Nie, 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 nie. To jest gdzieś tutaj przejście. Nie wiem, czy to... No ale mniejsza z tym. Teraz sobie przejdziemy jeszcze tutaj na górę. Co to jest? Pistolet kaliber 9 mm. No dobra. Nie wiem, co to ma być. Mogę tędy przejść? Czyli nie wejdę tędy, nie posiadam klucza. Tu jeszcze mamy... Zobaczcie, co to jest. Że powinienem mieć lub zdobyć, kurczę, nóż. Aha, tu mamy jakąś zagadkę. No ciekawe, a co to za symbole w ogóle tutaj są? Jakby to była harfa, liść, łuk, ryba. To nie wiem, co to jest. Ale może spróbujmy. Thank you.
Mniejsza z tym na razie. Kolejne drzwi. O, proszę, mogę nawet wejść do środka. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Sądziłem, że wszystkie pomieszczenia tutaj będą pozamykane. No oczywiście. Tylko przejdę z tamtej strony, bo coś leży tutaj na biurku. Co to jest? Broszura turystyczna. Witamy w Raccoon City. Czy wiesz, że Raccoon City jest nie tylko siedzibą farmaceutycznego giganta Umbrella Corporation, ale również pełnym życia dynamicznym miastem o długiej i bogatej historii. W tym przewodniku znajdziesz jeszcze różne informacje. Okej. Co tu jeszcze? Zielone zioło. Niech będzie na razie. No jeszcze sobie sprawdzimy, wiecie, tutaj pod tym kontuarem. No to już nic nie ma dla mnie, oprócz sejfu. No to tak. Tyle jeśli chodzi o... Ale nie ma żadnej wskazówki nawet, kurczę, odnośnie tego szyfru, żeby można było tutaj otworzyć. No i to wszystko. Jeszcze wypadałoby przejść, moi drodzy, z tamtej strony. Dobra, leć, 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 moja droga, Claire. Tak jakby jeszcze na górze, zobaczcie, coś było. No tak samo zamknięte. Przedmioty lecznicze i regenerujące. W miarę odnoszenia obrażeń stan zdrowia widoczny w lewym dolnym rogu będzie zmieniał się z dobrego na niepokojący i niebezpieczny. Gdy stan zdrowia jest niebezpieczny, szybko ulecz się zielonym ziołem lub sprayem leczniczym, zanim będzie za późno. Okej. No to dobra, to mamy 6 sztuk amunicji. Martwi mnie tutaj to, no bo wypadałoby skądś się dowiedzieć, jaka jest kombinacja. Nie wiem, do czego to ma służyć. A, tu sobie zapisujemy po prostu. Aha, więc to tak wygląda.
Ale co tutaj? Dobra, no na razie zostawmy to, co mamy. Nie wiem, co tutaj można zrobić w ogóle. Ale może da się to zrobić w przyszłości po prostu. Może zdobędziemy jakieś inne informacje, a tymczasem chyba idziemy dalej. Dawaj, 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 Claire, już tu byłaś. No, atmosfera jest dość ciężka, trzeba przyznać. Kurczę, jeszcze woda. Dobra, to mamy przejście jakieś, ale jeszcze zobaczymy. Zobaczymy tutaj dalej, co może być. Kurde. Niech to jasny gwint. Focus, Claire. Focus. Kurczę, wiecie co? Może ja wrócę. I może w pierwszej kolejności wejdziemy tutaj. O! Nie da rady. A to ciekawe. No trudno. Aha, prawdopodobnie będę mógł tamtędy przejść, ale... Ale najpierw to pomieszczenie. Kurczę, tu jest strasznie mało rzeczy do znalezienia. Bardzo mało. No, 16 sztuk to nie 10. To wszystko? No dobra, no skoro tak, gra nie ma tutaj nam więcej nic do zaproponowania. Dobra, to przechodzimy dalej.
Kurczę, tam jakieś trupy leżą. Oh, oh my God. No i teraz pytanie, czy tam wchodzić, bo jeżeli tam wejdę, to na pewno wstaną po prostu. Kurczę, nie mogę, kurczę, tego odstrzelić. Może jeszcze się wrócę i tędy sobie zobaczę, co tutaj mogę znaleźć. Czyli tak, tutaj mamy ślepą uliczkę z tego, co widzę, ale kolejne drzwi. I boję się, że tutaj coś mi wyskoczy. Dobra. Raz kozie śmierć. O proszę, nikogo nie ma. Ale za to mamy kolejny spray. Teraz sobie będziemy mogli połączyć. O, nie mogę. No niestety. Dobra, to wychodzimy stąd w takim razie. Dobra. Kurde. Open up! Open this goddamn door! Och, dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. I'm here. Open the door. Hurry up! Hurry up! Open it! Here, give me your hand. Help me. Hold on. Give me your other hand. No niestety, kolego, nie dasz rady tego przetrwać. Co to jest? No proszę. No i mamy podpowiedź, zobaczcie, tutaj w prawym dolnym rogu. Dobra, czyli będziemy mogli z tego skorzystać. Jak najbardziej. Oczywiście, jeśli tam wrócimy... O kurde! Ja pitole! Ale się wystraszyłem. Jasny gwint. Kurde!
Aj, kurde, zmarnowałem. Skubańcu ty. Ja nie mogę. Czy ja powinienem teraz wracać? A, tu jest łazienka, okej. O kurde! Dobra, przeładuj, moja droga. Po jednym strzale? No, nie sądziłem. No, skubany, spadaj. Obviously, someone taught you well. Yeah, I know how to take care of myself. Come on. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. Hey, hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? That's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Hey. Hey, we should probably get you to a hospital. Oh, don't forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. Now. You'll probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna... Shh. And be careful. If you see one of those things, no matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Or you run. No to mamy wreszcie nóż bojowy. No fajnie. Wyposaż na ekranie ekwipunku, aby użyć. Nóż zużywa się i niszczy po wyczerpaniu wskaźnika. Oho. No to nie fajnie. Można użyć do kontrataku, gdy gracz jest w potrzasku. Nóż można wtedy odzyskać dopiero po pokonaniu wroga. Aha, w ten sposób. Dobra. Przejdziemy sobie teraz, moi drodzy. Aha, tutaj. A,
Ale tutaj to nawet nie można chyba nic zrobić. Dobra, to przejdziemy sobie na górę. I tam skorzystamy z notatnika. Okej. Tutaj mamy tak. Trzy jakby... Aj, kurczę, nie tak. Medalion z lwem. No dobra. Kolejna podpowiedź. Tutaj mamy twarz, łuk i węża. Znaczy twarz. Ja wiem, czy to jest twarz. Twarz, łuk i węża. Czyli już więcej razy wykorzystać tego nie mogę. Ale jeszcze możemy przejść. Moi drodzy, możemy przejść jeszcze tutaj na dół. Bo tutaj jest skrzynka oklejona taśmą. I być może będę mógł tutaj użyć... Oczywiście. Może tutaj dowiemy się, jaki jest szyfr do sejfu. Mam taką nadzieję. No i mamy amunicję. Proszę bardzo. Dobra. Co dalej? Deski. No ale to chyba mi jest niepotrzebne. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, zobaczcie, krew tutaj. Dobra, wejdź. Moi drodzy, no będziemy kontynuować w następnym materiale. Odcinek się przedłużył i to trochę dość znacznie. Także z mojej strony w tym materiale to tyle i do usłyszenia.